należy wyznaczyć dziedzinę funkcji wymiernej danej wzorem. F od y równa 2y minus 1 dodać ułamek 2 dzielone przez minus 2y do piątej minus 4y do czwartej. Przypomnijmy, że aby wyznaczyć dziedzinę funkcji wymiernej, należy zbadać, dla jakich liczb rzeczywistych wartości występujące w mianownikach wyrażeń definiujących tę funkcję wymierną są równe 0. Te wartości należy wyrzucić ze zbioru liczb rzeczywistych, w ten sposób otrzymując dziedzinę funkcji f. Czyli musimy rozpisać warunek, w którym mianownik tego wyrażenia jest równy 0. Otrzymujemy w ten sposób następujące równanie wielomianowe. Minus 2y do piątej minus 4 razy y do czwartej równe 0. Zastanówmy się, dla jakich argumentów y zachodzi taka równość. Jest to wtedy i tylko wtedy, gdy zapiszmy ten wielomian w postaci iloczynowej, z której łatwo będzie nam odczytać wszystkie punkty, w których to się zeruje. Wyrażenie, które można, staramy się w pierwszej kolejności wyłączyć przed nawias. Tutaj występuje y do czwartej, tu y do piątej, więc można na pewno y do czwartej wyłączyć. Można również włączyć minus dwójkę. Wyłączamy minus 2 razy y do czwartej przed nawias. W nawiasie pozostaje y dodać 2. To ma być równe 0. No i teraz mamy już postać iloczynową i z tej postaci iloczynowej odczytujemy, że całe to wyrażenie jest równe 0 wtedy i tylko wtedy, ponieważ to jest postać iloczynowa, no gdy przynajmniej jeden z czynników jest równy 0. Pierwszy z nich jest równy 0 wtedy, gdy y równe 0 lub wtedy, gdy drugi z czynników jest równy 0, a to zachodzi dla y równego minus 2. To równanie wielomianowe ma więc dwa rozwiązania, 0 oraz minus 2. W takim razie, interesująca nas dziedzina funkcji wymiernej f, to zbiór wszystkich liczb rzeczywistych z wyłączeniem zbioru dwuelementowego i właśnie są to te dwa elementy, w których ten mianownik się zeruje, czyli minus 2 oraz 0. Te dwa punkty wyrzucamy ze zbioru liczb rzeczywistych i taki zbiór tworzy dziedzinę naszej funkcji f, co stanowi rozwiązanie tego zadania.